Jakie są zasady badań na kwalifikowanego pracownika ochrony, szczególnie tego z rentą lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności? Czy masz jakieś szanse przejścia tych badań, jak jesteś taką osobą? No, zastanów się, byłeś pracownikiem ochrony przez 20 lat, no nagle poszedłeś na rentę i co, już nagle nie możesz? Byłeś policjantem przez 35 lat, byłeś wojskowym przez 30 lat, tam obsługiwałeś broń KBK-AK, czy jakieś inne pistolety na codziennie pracowałeś na strzelnicy, a tutaj nagle idziesz na rentę i co, nie możesz? Także zacznę od zapytania mojego widza. Czekają mnie badania okresowe 3-letnie na kwalifikowanego pracownika ochrony z bronią. Dotychczas przechodziłem je bez problemu, jednakże teraz trzeba podpisać oświadczenie, że nie ma się grupy inwalidzkiej, którą ja posiadam, trzecia grupa na stałe. Moja uwaga, ta trzecia grupa jest bardzo częsta, bardzo powszechna wśród osób, które zakończyły współpracę z mundurem, wśród wojskowych, takich jak ja, też mam taką trzecią grupę, wśród policjantów, wśród służby więziennej, czy jakiejś innej. I czy mogę przystąpić do badań w pańskiej klinice i czy jest realna szansa, że je przejdę pozytywnie? Jestem pracownikiem ochrony od 2000 roku i wtedy zdobyłem licencję opłacając kurs i nikt nie pytał o grupę inwalidzką, o którą teraz dopytują i trzeba się podpisać w oświadczeniu. Nie posiadam żadnych jakichś widocznych wad ruchowych ani innych, mam 60 lat i czuję się na siłach, aby dalej pracować jako kwalifikowany pracownik ochrony. Uprzejmie proszę Pana o pomoc. Oglądałem wszystkie Pana filmy na forum YouTube, dlatego proszę o poradę. Pozdrawiam. Także dziękuję tutaj widzowi, że chciało mu się przejrzeć moją twórczość. Natomiast wracając do rzeczy, podkreślam, że samo orzeczenie stopnia niepełnosprawności, samo jakieś orzeczenie renty, szczególnie trzeciej grupy, nie stanowi przeciwwskazania. Natomiast problemem są bardziej schorzenia, na podstawie których ta decyzja została wydana. I zdroworozsądkowym celem badania lekarskiego, w tym i mojego, jest stwierdzenie, czy jesteś zdrowotnie zdolny do wykonywania swoich obowiązków i czy nie cierpisz na żadne schorzenia, które będą stanowiły zagrożenie dla Ciebie lub dla innych osób, z którymi lub wobec których będziesz wykonywał swoje obowiązki. Czyli jako pracownik ochrony masz swoich jakichś współpracowników, prawda? No ale będziesz czegoś chronił, czyli obcy ludzie, obce osoby też będą w gestii Twojego działania. Natomiast, ponieważ możesz mieć dostęp do broni, to sprawa właściwego przebadania, w tym przez psychiatrę i psychologa oraz lekarza uprawnionego, nie podlega dla mnie tutaj żadnej dyskusji. Z drugiej strony, małe szanse mają też osoby z tak zwanym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz symbolami, powiedzmy 01U, czyli upośledzenie umysłowe. No, upośledzonemu umysłowo raczej broni tutaj nikt nie da. Choroby psychiczne, zastanów się, czy schizofrenikowi, czy komuś niepoczytalnemu dasz broń. No i nie wiadomo, jak on wykorzysta, czy nie wykorzysta, żeby sobie zrobić krzywdę, czy tobie zrobić krzywdę. Zaburzenia głosu, mowy, choroby słuchu. No, ktoś, kto jest ma problemy ze zrozumieniem czegoś, co się mówi, czy sam nie potrafi czegoś powiedzieć, no nie wyda prawidłowego ostrzeżenia wobec drugiej osoby, że chce użyć broni, czy jak nie usłyszy, to też różnie z tym może być. Epilepsja, chodzi mi szczególnie tutaj o przypadki, kiedy nagle tracisz świadomość, czasami to jest też padaczka poalkoholowa, także tutaj raczej odpada. Całościowe zaburzenia rozwojowe, to z wiadomych względów. No, jeżeli masz ciągoty do alkoholu, jesteś alkoholikiem, szczególnie pijącym alkoholikiem, to tutaj licz się z tym, że będziesz miał problem z przejściem tych badań. I jeżeli chodzi o choroby psychiczne, jest dla mnie logiczne, że taka osoba właśnie chora
mająca problemy z psychiką, może użyć bezkrytycznie broni, zarówno wobec siebie, jak i wobec kogoś innego, no i trudno tego zioma winić za to, co zrobił, bo jest w stanie niepoczytalności. Natomiast co do innych schorzeń, wszelakich schorzeń, z reguły decyzję wydaje lekarz uprawniony, taki jak ja, czy taki, do jakiego pójdziesz. No, problemów diagnostycznych czy orzeczniczych jest wiele i sama nazwa choroby niewiele czasami ci powie, no bo jest na przykład cukrzyca i ta cukrzyca wystarczy, że zmodyfikujesz dietę, trochę schudniesz, zaczniesz się lepiej odżywiać, spadnie ci cholesterol, wyrówna się cukier, no będzie zupełnie inaczej zakwalifikowana niż taka cukrzyca leczona insuliną i przy okazji masz jeszcze napady niedocukrzenia. Natomiast w przypadku wymienionych przez mojego widza chorób układu ruchu zadecyduje konsultacja ortopedyczna, prawdopodobnie konsultacja neurologiczna w mojej przychodni, no a także przejrzenie całości dokumentacji medycznej, na podstawie której widz tą rentę dostał. Natomiast staram się naprawdę rzetelnie ocenić stan faktyczny z prognozą na jakieś najbliższe 2-3 lata. Co będzie za 20 lat już mnie obchodzi mniej, bo aż takim prorokiem co do pewnych chorób nie jestem, aczkolwiek znam przebieg różnych chorób. Natomiast mnie interesuje tylko, czy dana choroba ma wpływ na pełnienie przez Ciebie funkcji pracownika ochrony. I dochodzimy do meritum sprawy, jaki będzie Twój końcowy wynik. Powiem szczerze, że no nie potrafię powiedzieć, natomiast z dotychczasowej praktyki jest 50-50. Osoby z problemami psychicznymi są z reguły odrzucane albo przez psychiatrę, albo przez psychologa, natomiast z innymi schorzeniami jakąś szansę mają, być może i Ty taką szansę też masz. I czy w Twoim konkretnym przypadku dostaniesz orzeczenie pozytywne, czy nie? Na pewno nie powiem Ci tylko na podstawie podania mi stopnia niepełnosprawności lub grupy rentowej. Decyzje końcowe są niełatwe, często trzeba podjąć je po kompleksowym badaniu lekarskim, po analizie dokumentacji. Wychodzą różne czynniki mające zarówno wpływ pozytywny, jak i negatywny, czyli raczej będę pozytywnie patrzał na żołnierza czy policjanta z 30-letnim stażem, który broń miał, że tak powiem, na co dzień, posługiwał nią, ma pojęcie o tym broni, jak również z wieloletnim stażem pracownika ochrony, niż kogoś, kto dopiero zaczyna swoją karierę w tym kierunku, jeszcze ma kategorię D do służby wojskowej, czyli niezdolny w czasie pokoju, czy kategoria E, niezdolny w czasie wojny. Za coś Ci ta komisja kategorię niezdolności do woja dała. Nie radzę też oszukiwać i ukrywać poprzednie negatywne orzeczenie lub fałszować podpis przy stopniu niepełnosprawności, nie wykazywać tej niepełnosprawności czy renty. Jak masz choroby jakieś, lepiej się przyznaj, niż masz mieć jakąś przykrą niespodziankę, a policja wie z reguły więcej o pracowniku ochrony, niż Ci się wydaje. Natomiast, jeżeli dostałeś orzeczenie negatywne, lekarz ma obowiązek powiadomić policję o tym fakcie i prawda u drugiego lekarza, nawet jak się nie przyznasz, i tak na jaw wyjdzie. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do badań pracowników ochrony. Staram się, jako były mundurowy, naprawdę spojrzeć obiektywnie. Mam duże doświadczenie osób, wobec osób, które pracowały z bronią. Taka broń nie jest straszna, aczkolwiek raz do roku strzela sama. Jeżeli masz coś do powiedzenia na temat badania niepełnosprawnych oraz z rentą, orzeczoną rentą pracowników ochrony, napisz to w komentarzu do tego wideo. Natomiast jak chcesz więcej informacji, to skontaktuj się ze mną mailowo. Oczywiście zasubskrybuj mój kanał lub obejrzyj kolejny filmik o badaniach ochroniarzy.